Hej, tutaj Alessandro, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii z Football Managera. W tym odcinku miałem pokazać Wam pojedynek wyjazdowy z Zagłębiem Lubin w ramach derbów Dolnego Śląska. No jednak doszedłem do wniosku, że lepiej chyba będzie pokazać Wam pojedynek na własnym boisku z liderującym do tej pory Lechem Poznań. Może na początek oczywiście tradycyjnie terminarz. Ostatnio skończyliśmy sobie na tym wysoko przegranym pojedynku w Lidze Mistrzów na Parc des Princes, gdzie ulegliśmy 0-3 PSG. Następnie powetowaliśmy sobie to wszystko meczem z Olimpią Gruziąc na wyjeździe i tutaj zwycięstwo aż 5-1, trafienia Salinasa, Olive, Oktawiana Skrzecza, Padowana i Długołęskiego. Warto zaznaczyć, że dla Andre Oliwy, a także Oktawiana Skrzecza były to pierwsze bramki dla naszego zespołu w tym sezonie. Następnie mecz z Arką Gdynia wygrana 2-1 po trafieniach Alana Urygi. Alan Uryga jedną z tych bramek strzelił samobójczą, drugą już do właściwej bramki. Gola strzelił także Loik Pere. No i pokonaliśmy Gdynian 2-1. Następnie chyba najlepszy mecz podczas mojego pobytu w Śląsku, Wrocław, mecz z Schalke Gerzenkirchen na własnym boisku. Była to trzecia kolejka grupowa Ligi Mistrzów i w obecności 36 tysięcy widzów graliśmy na własnym boisku z Schalke. No i dlaczego mówię, że to był najlepszy mecz? No tutaj naprawdę było widać wielkie zaangażowanie zawodników. Nie pozostawialiśmy graczom Schalke ani troszkę wolnego miejsca. Moi piłkarze znakomicie przesuwali się po boisku. No było widać ich wielkie starania. No i efektem tego było zwycięstwo 2-1 z dużo wyżej notowanym zespołem z Bundesligi. Dwa trafienia Dawida Kamińskiego dały nam pierwsze 3 punkty w tej edycji Ligi Mistrzów. Później nieco podmęczeni pojechaliśmy do Warszawy na mecz z Legią, no i tam przegraliśmy 1-2. Trafienie Isupowa z rzutu karnego nie dało nam niestety nawet jednego punktu. Potem pojechaliśmy do Gliwic i w trzeciej rundzie Pucharu Polski graliśmy z Piastem. No i tutaj François Pierre, dwa trafienia naszego środkowego obrońcy, gole także Isupowa i Kamińskiego dały nam bardzo pewne zwycięstwo przy ulicy Okrzei 4-1, potem mecz z bydgoskim Zawiszą i kolejne wysokie zwycięstwo Loik Peret, Anzor Isupow i także bramka samobójcza. Później pojechaliśmy do Gerzenkirchen na Weltins Arenę. Była to czwarta kolejka grupowa Ligi Mistrzów, no i tam niestety już tak kolorowo nie było jak w tym pierwszym spotkaniu. Ulegliśmy znacznie zespołowi Schalke 0-3. No i tak przedstawia się na razie tabela w grupie C Ligi Mistrzów. Na razie mamy 4 punkty na koncie, podobnie jak PSG, z którym będziemy grać w ostatniej kolejce na własnym boisku. Teraz gramy na White Hart Lane z Tottenhamem, z liderującą do tej pory w grupie Tottenhamem. No cóż, wciąż mamy jeszcze szansę na awans, 2 kolejki do końca, no i naprawdę zarówno na to trzecie miejsce, jak i nawet na to drugie możemy awansować, no ale nie, będzie to niezmiernie trudne, ponieważ tutaj no musimy w tych dwóch meczach najlepiej 4 punkty zdobyć, żeby tutaj awansować. No to będzie niezwykle ciężkie, zwłaszcza że tutaj w pierwszym meczu z PSG ulegliśmy znacznie 0-3, także taki wymęczony remis z Tottenhamem. No ale bądźmy dobrej myśli. Jeszcze tabelę Ekstraklasy, tutaj zajmujemy trzecie miejsce, no i właśnie mamy przed sobą teraz pojedynek z Lechem Poznań. Lech Poznań, który ma o jedno spotkanie rozegrane więcej od nas, ponieważ z racji tego, że graliśmy mecz Ligi Mistrzów w środku tygodnia, no to zostało przełożone nasze spotkanie wyjazdowe z Jagiellonią. No i jeżeli byśmy wygrali dzisiaj z Lechem, mielibyśmy 34 punkty, natomiast jeżeli jeszcze wygralibyśmy zaległe spotkanie z Jagiellonią, no tutaj zbliżylibyśmy się do lidera z Poznania na zaledwie 3 punkty, no ale tutaj przed nami naprawdę trudne zadanie. Musimy, przepraszam Was, pokonać zespół, który do tej pory spisuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy. Lech Poznań do tej pory przegrał 2 spotkania, zremisował 1, aż 13 wygrał, no i pokonał nas w tym pierwszym spotkaniu na własnym boisku aż 4-0. Także tutaj naprawdę moi piłkarze będą bardzo, bardzo żądni rewanżu przed tym spotkaniem. No i cóż, moi drodzy, czas już chyba przejść sobie do tego spotkania. Tutaj oczywiście wszelakie statystyki i tak dalej, jak zwykle, pokażemy już po zakończeniu tego spotkania. Mecz z Lechem Poznań, który dzisiaj naprawdę gra chyba bez żadnych osłabień większych. No jedynie Jakub Kiełb, no i Dawid Kownacki, który już dosyć długo jest kontuzjowany. Ponadto nie ma większych tutaj absencji w zespole
w zespole Lecha. No i są ci znakomici napastnicy, czyli Kasper Łaza i Alexis Ferrante, piłkarze, którzy tutaj wspólnie liderują w klasyfikacji strzelców. Zarówno Polak, jak i Argentyńczyk mają 10 goli strzelonych na koncie. No na pewno będzie trzeba bardzo uważać na tych piłkarzy, podobnie jak na Damiana Lenkiewicza, który ma już w tym sezonie 7 asyst. No i cóż, może ustalmy sobie skład na to spotkanie. Tutaj kilku piłkarzy naprawdę będzie zmęczonych po tym meczu z Schalke, aczkolwiek tutaj już troszkę czasu minęło i troszkę sobie moi piłkarze odpoczęli. No wrócił po kontuzji, wraca już po kontuzji praktycznie Pospisil, aczkolwiek jeszcze w tym meczu na pewno nie zagra. Sakala powędruje na lewą stronę obrony, on ostatnio miał dosyć słabą kondycję, dlatego nie wystąpił od pierwszego gwizdka w meczu z zespołem Schalke, podobnie jak niezarejestrowany do Ligi Mistrzów André Olive, on tutaj w miejsce Patryka Dragona, ten z kolei przechodzi do rezerwowych w miejsce Julien Tadrowskiego. No i wyobraźcie sobie, że Patryk Dragon już dwukrotnie został powołany do reprezentacji Polski przez Adama Nawałkę. Niestety nie rozegrał ani minuty, no ale był już na dwóch zgrupowaniach reprezentacji, co naprawdę bardzo cieszy. Fofana zostawimy sobie na prawej, a więc tutaj ten francuski środek obrony, czyli André Olive i François Pierre Nsakala na lewej stronie. W środku Długołęcki i Drygas. No może postawimy na... Tak się zastanawiam, na Urygę. Uryga w miejsce Drygasa. Drygas sobie usiądzie na ławce rezerwowych. Andoch z prawej, z lewej Peret, w środku Salinas, z przodu Isupow. Mentalność damy sobie oczywiście kontrola. Styl damy sobie płynny. No i cóż, chyba rezerwowych już wszystkich mamy. A więc Trela, Drygas, Dragon, Przybecki, Andoch, to również dwaj piłkarze, którzy powrócili po takich dosyć długich kontuzjach. Kamiński, Padovan, ok, a więc no może zamiast Padovana, Oktawiana Skrzecza sobie damy, gdyby tutaj ewentualnie jakieś kontuzji doznał Loic Peret. No i cóż, pewnie niektórzy z Was już zauważyli, że brakuje w moim składzie wypożyczonego z Arsenalu Witoliewicza. Otóż z tym piłkarzem jest taka ciekawa historia. Niestety troszkę przeoczyłem czas wypożyczenia, kiedy wypożyczyłem tego piłkarza. Okazało się, że wypożyczyłem tego gracza tylko na 3 miesiące. Potem chciałem to wypożyczenie przedłużyć. Oczywiście piłkarz się zgodził, klub się zgodził, no ale niestety Witoliewicz był w tym czasie kontuzjowany, no i niestety nie przeszedł, jak zwykle w takich przypadkach, testów medycznych. No i to oznaczało, że gracz młodzieżówki Arsenalu musiał powrócić do swojego klubu. No i niestety z racji tego, że teraz okienko transferowe jest zamknięte, no to niestety nie możemy go, o widzicie tutaj, on dalej jest kontuzjowany. Tutaj niestety nie możemy Milana Witoliewicza na razie ściągnąć do naszego zespołu. No być może uczynię to w zimowym okienku, które już tutaj powolutku się zbliża. No jeżeli nie jego, no to na pewno jakiegoś tutaj środkowego pomocnika sobie pozyskamy. Dobrze, a więc skład już mamy ustalony. Zatem możemy już chyba przejść do spotkania z Lechem. Dobrze, a więc zgłaszamy zespół, tak jest. Tutaj ostatnio bardzo dobrze grają ci moi dwaj młodzi środkowi obrońcy, zarówno André Olive, jak i François Pierre strzelają bramki, mają naprawdę wysokie oceny, co tam w tym pierwszym ekranie mieliście okazję zauważyć. No i widzicie, jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem, jak widzicie, tego spotkania. No Lech gra naprawdę świetnie, aczkolwiek w poprzedniej kolejce, może jeszcze to Wam pokażę, zanim zaczniemy to spotkanie, Lech uległ, co było naprawdę sporą sensacją, zespołowi Miedź Legnica aż 1-4 na własnym boisku. No to może być taki punkt zwrotny w tym sezonie T-Mobile Ekstraklasy. Lech, który do tej pory rozbijał wszystkich rywali, nagle przegrał u siebie z zespołem Miedzi Legnica, który jest dopiero na 7 miejscu w tabeli. No i być może nam też uda się dzisiaj wykorzystać tą słabość Lechitów. Jeszcze oczywiście ścisłe krycie i pressing dla Kaspra Łazaja. Słabsza noga Lenkiewicz, słabsza noga Stachowiak. Dobrze, a więc rozmowa motywacyjna przed nami. Oczywiście jak zwykle w takich przypadkach wielu z Was zależy na tym, co zrobił z nami Lech w ostatnim meczu. Do dzieła. Ok, no i to jak zwykle motywuje znaczną część moich piłkarzy. No i rozpoczynamy sobie pojedynek na stadionie we Wrocławiu. Śląsk gra z Lechem Poznań.
Tutaj Loic Pereira rozpoczął dosyć słabą kondycją. Zastanawiam się, czy nie lepiej było tutaj dać od pierwszej minuty szansę Oktawianowi Skrzeczowi. O, teraz jeszcze Uryga jakiś tutaj drobny uraz. Może nie będziemy od razu ryzykować jego zdrowia, bo często w takich przypadkach, jeżeli tutaj damy piłkarzowi dograć do końca spotkanie, no to później kończy się to jeszcze groźniejszą kontuzją. Może od razu wprowadzimy sobie w jego miejsce tutaj Kamila Drygasa. Okej. A więc nasz kapitan Alan Uryga już przedwcześnie musi opuścić boisko. No na razie nie dzieje się nic ciekawego. Mamy 31 minutę spotkania. No teraz pierwsza akcja. Salinas dośrodkowuje w pole karne. Jest tutaj Fofana. Andre Olive. Jeszcze Fofana. Salinas. Salinas teraz świetne zgranie. Drygas! Piłka w siatce. Nie, jeszcze Loic Peret. Jest bramka. Udało się tą piłkę wepchnąć do siatki. 33 minuta. No i siódmy gol w tym sezonie. Loica Peret daje nam prowadzenie 1-0. Teraz Andoch traci piłkę. Uwaga, Ferrante. Jest to okazja. Ferrante i znakomicie broni Łukasz Skorupski. Łukasz Skorupski, który tutaj naprawdę, o czym mówiłem już we wcześniejszych odcinkach, naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Uwaga, teraz Kamil Drygas wybija piłkę. Jest szansa na kontrę. Jest Anzor i Supow. Rozpędza się Ukrainiec. Anzor i Supow już jest w polu karnym. Zagrywa Peret! Ależ teraz było blisko. Ale tylko boczna siatka po strzale Francuza. No było teraz naprawdę groźnie. Było blisko na to, abyśmy tutaj strzelili drugiego gola. Jeszcze mamy rzut rożny. Salinas dośrodkowuje. Pier i Psupek! No i co teraz zrobił Pier? Dlaczego on nie wepchnął tej piłki do bramki, tylko wycofywał ją? No to są naprawdę takie śmieszne tutaj błędy silnika meczowego w Football Managerze. No myślałem, że tutaj na 1000% już padnie bramka. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że tutaj François Pier nie wepchnął po prostu tej piłki do siatki z najbliższej odległości, a zdecydował się na wycofywanie jej do Isupowa, który uderzył niecelnie. Uwaga, teraz Antoch! Jeszcze okazja, no i spójrzmy, kolejne wycofanie i niecelne uderzenie Kamila Drygasa. No, tutaj naprawdę obstrzeliwaliśmy tą bramkę Lecha Poznań w pierwszej połowie, ale tylko 1-0 prowadzimy. No i bardzo słabo spisuje się tutaj Anzor Isupow póki co. No i tutaj rozmowa motywacyjna. Tutaj jak jeszcze zachęcić moich piłkarzy? Jak na razie gra się dobrze, ale to nie szczyt waszych możliwości. No to nie za bardzo zadziałało. Potraficie grać znacznie lepiej. O, no to już troszkę lepiej działa. No aczkolwiek nie wszyscy piłkarze są tutaj zachwyceni. No ale jest trzech zachwyconych, jeden zadowolony. No nie jest źle. Postawimy sobie tutaj na styl bardziej zrównoważony. No i cóż, moi drodzy, pozostaje nam rozpocząć drugą połowę. Mam nadzieję, że w tej drugiej połowie będziemy mieli dużo więcej szczęścia pod bramką przeciwnika. No bo w tej pierwszej, mimo że stworzyliśmy sobie naprawdę wiele groźnych okazji, no to niestety nie udało się większości z nich wykorzystać. Udało się tylko raz trafić do siatki Lecha. No i to daje nam póki co prowadzenie 1-0. 58 minuta gry, jak na razie wciąż prowadzimy jedną bramką. No, słaby mecz rozgrywa Isupow, słaby mecz rozgrywa Salinas. A więc no tutaj poczynimy sobie może jakieś zmiany. Mamy 65 minutę gry. Wprowadzamy sobie w miejsce Isupowa Dawida Kamińskiego. Dawida Kamińskiego, który naprawdę świetnie spisał się w spotkaniu z Schalke. W tym spotkaniu w Lidze Mistrzów. Spójrzmy, no i moi obrońcy środkowi naprawdę spisują się całkiem nieźle, podobnie jak boczny Sakala. No troszkę gorzej tutaj z ofensywą. Praktycznie żaden zawodnik oprócz strzelca bramki Pereta nie ma oceny powyżej 7. No i Dawid Kamiński również zmotywowany. Anzor Isupow opuszcza boisko. Słaby mecz dzisiaj naprawdę tego piłkarza w moim zespole. Uwaga, teraz Łazaj i Peret. Świetnie odzyskujemy. Rusza Kamiński. Świetnie tutaj się urwał. Kamiński, zagranie do Andocha. Kapitalne Andoch! No i niestety gracz z Afryki nie trafił do siatki. No, wielka szansa teraz była. Kolejna przed nami. No, ale niestety Andoch nie dobił tutaj rywala i nie strzelił drugiego gola. 10 minut do końca. Może jeszcze jedną zmianę sobie przeprowadzimy. Tutaj już bardzo zmęczony Peret, także Andoch. Także Długołęcki. No nie mamy już tutaj wiele możliwości tutaj w ofensywie. No może tego Oktawiana Skrzecza sobie wprowadzimy w miejsce François Pierre'a. Przepraszam, oczywiście nie François Pierre'a, a Loica Peret.
Dobrze, zatem trzecia zmiana za nami, a więc limit zmian już wykorzystany. No i jeszcze 10 minut, jeszcze tutaj Lech spróbuje. Jest Długołęcki, do Oktawiana Skrzecza właśnie, jest Drygas. Oj, teraz brzydki faul Lękiewicza, to chyba powinna być czerwona kartka, tak jest. Nie ma wątpliwości i w dziesiątkę będzie kończył zespół Lecha Poznań to spotkanie. Jeszcze daleka piłka, tutaj świetnie Pierre. A teraz musimy się pilnować, żeby tutaj nie stracić gola. Spójrzmy, Beciraj, Beciraj! No i tracimy bramkę, jest 1-1. Fatosz Beciraj, 85. minuta. No i niestety, moi drodzy, tutaj w tej sytuacji musimy tutaj już postawić całkowicie na ofensywę, ponieważ gramy z przewagą jednego zawodnika. No i tylko remis mamy w tym momencie, a więc damy sobie od razu ofensywną taktykę. No szkoda, bo tutaj naprawdę mieliśmy wielką przewagę w tym meczu. Mieliśmy kilka świetnych szans. Lech praktycznie gdzieś tam tylko czasami się próbował odgryzać. 91. minuta. O Boże, jeszcze kontuzja Salinasa, no nie. A więc tutaj już musimy sobie Oktawiana Skrzecza przesunąć. Oddamy sobie szarżę, może to coś jeszcze pomoże w tej końcówce. No naprawdę nie jestem w ogóle zadowolony z tego remisu, aczkolwiek mamy jeszcze szansę w końcówce spotkania. No i niestety to już ostatni gwizdek. No szkoda, gdybyśmy byli nieco bardziej skuteczni pod bramką przeciwnika, no to na pewno ten wynik byłby inny. No i oczywiście nie jestem zadowolony z tego wyniku, tylko remis na własnym boisku z Lechem, remis w spotkaniu, które tutaj powinniśmy wygrać, to zwycięstwo naprawdę było na wyciągnięcie ręki, no ale niestety się nie udało, zatem tylko remisujemy w spotkaniu z zespołem Lecha Poznań, a więc podobnie jak było w meczu z... Już wam tutaj przypomnę, bo tak dokładnie nie pamiętam. O właśnie, w meczu Zagłębiem Lubin na własnym boisku, gdzie również przeważaliśmy, strzeliliśmy gola. No ale niestety nie udało się wygrać tego spotkania. No naprawdę cieszy tutaj dobra postawa moich piłkarzy w obronie. No i tutaj spójrzmy, taka informacja, że Loic Pere wypalony, potrzebuje odpoczynku. Jorge Salinas również potrzebuje takiego odpoczynku. Oczywiście tym graczom ten odpoczynek zapewnimy. No i cóż, moi drodzy, tak wygląda tabela póki co, a więc Lech wciąż ma 9 punktów przewagi. No i mamy jedno spotkanie rozegrane mniej, spotkanie z Jagiellonią. Trzecie miejsce zajmuje Lechia Gdańsk, które ma tyle samo punktów co my. Czwarte jest Zagłębie, piąta Jagiellonia, szósta Legia, a więc zespoły, które walczyły o te czołowe lokaty w poprzednim sezonie, teraz są nieco niżej w tabeli. Tabelę zamyka Zawisza Bydgoszcz, która ma tylko 5 punktów na koncie, i Olimpia Grudziądz, która ma tych punktów 14. Bardzo nisko Wisła Kraków, która w zeszłym sezonie również walczyła do końca w grupie mistrzowskiej. No i cóż, moi drodzy, jeszcze oczywiście pokażę wam jak zwykle statystyki mojego zespołu. Najwięcej spotkań rozegrał Jorge Salinas. On oczywiście potrzebuje odpoczynku, a więc tutaj trening, odpoczynek. No, na razie 3 dni może mu zapewnimy. Podobnie Loic Peret. Odpoczynek 3 dni. No tutaj pewnie zauważyliście, że tutaj w tej skórce nie do końca wszystko zostało spolszczone, ponieważ to menu, które wysuwa się po wciśnięciu prawego przycisku, jest jeszcze po angielsku, natomiast te już polecenia już są po polsku. No to oczywiście nie przeszkadza, bo to są naprawdę takie proste słowa, które chyba każdy, nawet ten, kto jakoś dobrze języka angielskiego nie zna, powinien sobie z tym poradzić. No i cóż, zapewniliśmy odpoczynek tym dwóm naszym piłkarzom. 25 spotkań Skorupskiego, 22 w pierwszym składzie i 2 z ławki Pereta, także Fofana, który naprawdę spisuje się całkiem nieźle w ostatnich meczach. 22 spotkania, Fabrice Nsakala, 22 spotkania również, Patryk Dragon, 21 spotkań. No i teraz strzelce, tutaj 12 trafień ma w sumie Anzor Isupow, po 7 trafień mają Loic Pere, Richard Andoch i Stefano Padovan. Jeżeli chodzi o asysty, to Jorge Salinas ma ich aż 13. Spora strata już Pereta, Isupowa czy Stefano Padovana. Zawodnikiem meczu najczęściej wybierany François Pierre. Naprawdę ten młody obrońca z Marsylii naprawdę świetnie spisuje się w ostatnich spotkaniach. Spójrzmy tutaj
na 9,4 zagrał w meczu z Piastem, tam strzelił dwa gole, całkiem nieźle z Schalke na 7-0, z Arką 8,5, w tym pierwszym meczu z Schalke zagrał na 7,2, 7,3 z Legią, no naprawdę niezłe występy. Opłacało się tych dwóch młodych graczy z Marsylii wypożyczyć, podobnie André Olive, który spójrzmy jak tutaj notuje ostatnio świetne występy, z 7,5 z Lechem, 8,5 z Zawiszą, 7,5 z Piastem Gliwice, 8,9 z Olimpią Grudziądz. To naprawdę warto stawiać na tego piłkarza. André Olive, który w pierwszych meczach w moim zespole robił sporo błędów, takich, które mnie denerwowały, no ale teraz jest to absolutnie jeden z czołowych obrońców w moim zespole. No i dobrze, powracamy zatem do statystyk. Troszkę tutaj odbiegłem nieco od tematu. Tak jest, statystyki całkowite, a więc André Olive dwukrotnie, także Anzor Isupow dwukrotnie zawodnik meczu, podobnie Padovan in Sakala. Najwyższa ocena na razie François Pierre i André Olive, a więc to, o czym mówiłem. Dwaj moi środkowi obrońcy wypożyczeni z Olympique Marsylia. Na razie najlepsze oceny, dalej Anzor Isupow 7,33, Miłosz Przybeski 7,26, no temu piłkarzowi również będę dawał szansę. On tutaj ma całkiem niskie ogranie, ponieważ no ostatnio niestety zmagał się z dosyć groźną kontuzją. Patryk Dragon całkiem nieźle 7,26, Jorge Salinas 7,23, Sakala 7,16. No i to są statystyki mojego zespołu. Jeszcze jeden z Was prosił mnie, abym pokazał tutaj zawodnika, który nazywa się Marko Pawlowski, a więc już to czynię. Tego zawodnika mniej więcej kojarzę, to jest właśnie Marko Pawlowski, piłkarz, który obecnie występuje w Stuttgarcie, całkiem niezły, 25-letni Serb, no oczywiście jak na moją kieszeń zdecydowanie za drogi, no 250 tysięcy na tydzień, ja mogę maksymalnie dać 1/5 tylko z tego, no aktualnie nie na moją kieszeń, no ale zawodnik naprawdę całkiem niezły, dribbling 16, strzał z dystansu, technika po 16, no naprawdę wielki talent. Piłkarz, który jest wychowankiem OFK Belgrad, potem grał w rezerwach Porto, no i później w Wiedeń, Red Bull Salzburg, no i właśnie z tego zespołu przeniósł się do Stuttgartu. Całkiem niezły zawodnik, niezły talent. No i cóż, moi drodzy, to już chyba wszystko w tym odcinku, wszystko, co chciałem Wam zaprezentować. No i teraz oczywiście jeszcze zapowiedź kolejnego odcinka. Przed nami teraz spotkanie z Koroną Kielce wyjazdowe, które koniecznie trzeba wygrać, a także bardzo ważny mecz z Tottenhamem, który będzie naprawdę bardzo, bardzo trudny. Tutaj Tottenham zdecydowanie będzie faworytem. No i każde rozstrzygnięcie niż wysokie zwycięstwo Tottenhamu będzie tutaj sporą niespodzianką. No a więc może spotkamy się już tutaj, o może tutaj w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Lechia Gdańsk, która również podobnie jak Lech Poznań jest moim sąsiadem w tabeli. Także to myślę na pewno będzie ciekawe spotkanie na PGE Arenie. A na dzisiaj się już z Wami żegnam. To wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie ocenić mojego filmu, nie zapomnijcie także napisać komentarza. Bardzo cieszy mnie oczywiście fakt, że tych komentarzy jest coraz więcej, że dzielicie się ze mną swoimi uwagami. Naprawdę bardzo to doceniam. Postaram się na te uwagi także odpisywać swoje komentarze. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku mojej serii z Football Managera i także serii, którą zacznę już wkrótce, może na razie zostawię to w tajemnicy, aczkolwiek tą serię już nagrywałem, niestety na razie jeszcze nie mogę wypuścić pierwszego odcinka, ponieważ mam małe problemy zarówno z patchem, jak i ze spolszczeniem, co chwilę tutaj jakieś kombinacje staram się czynić w tej kwestii, aby to wszystko zadziałało. Na pewno w pierwszym odcinku tej nowej serii wszystko Wam opowiem, a na dziś się z Wami żegnam tym akcentem, a więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!